Dzień dobry, Tomasz Rowiński. Witam Państwa na kanale portalu Afirmacja. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do klikania dzwoneczka powiadomień, a także do przeglądania innych naszych materiałów, które umieszczamy na kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać o papieżu Benedykcie XVI, który zmarł 31 grudnia roku pańskiego 2022. To niewątpliwie ważne wydarzenie w historii Kościoła, tak jak ważny był to dla całego Kościoła pontyfikat. I o tym będę rozmawiał dzisiaj z doktorem Pawłem Milczarkiem. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. I z Markiem Jurkiem. Dzień dobry. Moi goście to są niewątpliwie autorami, którzy sprawami Kościoła zajmują się od dawna i są ważnymi komentatorami życia kościelnego. Dlatego was tu, koledzy, zaprosiłem. Może zacznijmy od takiej kwestii najbardziej ogólnej. Co zostało po pontyfikacie Benedykta XVI? Tak naprawdę minęło już wiele lat od tego, jak papież Benedykt ustąpił. I czy jest coś, do czego należy wracać? Czy jest coś, co pozostało aktualne? Może Pawle, ty. Od mojej własnej liście, która nie jest, mam nadzieję, tak bardzo subiektywna, dominują trzy pozycje. Pierwsza, nie w jakiejś hierarchii ścisłej, ale pierwsza to jest oczywiście jakiś aport teologiczny papieża. Dość niezwykła i niekonieczna tak naprawdę sytuacja, w której wybitny teolog został papieżem. W dziejach Kościoła takich kilka, może trochę więcej przypadków było. W przypadku Benedykta XVI no to jest o tyle ciekawe i ważne, że mieliśmy do czynienia także z kimś, kto z jednej strony miał wspaniałą, wielką, bogatą świadomość tradycji Kościoła, dziedzictwa teologicznego, ale mówię nie w kategoriach muzealnych, tylko w kategoriach więzi, to tego, co nazywamy tradycją, tak? Więzi ze źródłami, świadomość obecności źródeł objawienia w wiekach wiary Kościoła i razem z tym także jednak też i tę świadomość konieczności odpowiadania, to nie znaczy zawsze przytakiwania, tylko odpowiadania na pytania, które pojawiają się wraz z tak zwaną nowoczesnością, tak? Z wiekiem podminowanym często także jakąś właśnie niewiarą, niechęcią do Kościoła, różnymi nowymi, jak się mówi, paradygmatami w myśleniu. To tutaj akurat Benedykt XVI nie był dzieckiem we mgle, można powiedzieć, tylko identyfikował te kwestie, a równocześnie miał w sobie dość zmysłu tradycji, żeby odpowiadać nie tylko z własnej głowy i nie tylko chcąc jakby krótko dawać odpowiedź na to, co chcą, czego sobie życzą jego interlokutorzy. Druga rzecz, ogromnie ważna, na ogół słabo rozumiana, to jest to rozumienie roli liturgii. Papież podkreślał, że się nią zawsze interesował, nie dlatego, że go interesowały poszczególne elementy, nie wiem, jakiegoś prawodawstwa liturgicznego, rubryk i tak dalej. Interesowało go po prostu to, że liturgia jest praktycznym aktem wiary i że w związku z tym nie jest aktem wiary prywatnym, jest aktem wiary osobistym, ale równocześnie kościelnym, że w takim razie ma swoją historię, ten akt wiary, ma swoje znaki, ma swoją ciągłość, ma swoje świętych obcowanie. Stąd ten moment rozpoznania wagi tradycji liturgicznej szalenie ważny i nie jakiś tam drugorzędny. Trzecia rzecz to powściągliwość tego pontyfikatu, którą pewnie będziemy doceniali albo już doceniamy. Ja osobiście myślę, że bardzo ją doceniamy. Mimo że ona pozornie dawała nieskuteczność, prawda? Znaczy to się wydawało, że papież różne rzeczy może, a nie robi. No, jest takie wrażenie, że jak papież ktoś dochodzi do władzy, to dostaje taki magiczny instrument, że może wszystkie sprawy pozałatwiać. I mam wrażenie, że ta magia działa na przykład w obecnym pontyfikacie. Ja nie mówię nawet o sposobie załatwiania tych spraw, tylko wyobrażenie, że papież właśnie decyzjami różnymi pewne sprawy
ustawia. Benedykt XVI wiedział, że życie Kościoła rozwija się nie wtedy dobrze, gdy papież mnoży dokumenty, tylko wtedy, gdy papież naświetla prawdziwą siłę Kościoła, to znaczy siłę wiary i obecność Chrystusa w centrum tej wspólnoty. Stąd trochę pewne wycofanie, czy próba takiego innego ustawienia się wobec obecności Chrystusa w Kościele i wobec siły tradycji, której papież jest rzecznikiem. Myślę, że pontyfikat Benedykta XVI był bardzo przemyślanym sposobem realizacji papiestwa w świetle dogmatu o prymacie Piotrowym. Takim w pełni, nie tylko od strony siły wykonywania władzy, ale także o wewnętrznym ograniczeniu tego prymatu. Marku? No, bardzo ciekawa obserwacja Pawła, że w tym sensie było to bardziej średniowieczne i nienożytne w ogóle. Tak. Że papież, owszem, dobrze, jak jest proboszczem całego świata, co jest łatwiejsze w czasach wielkich mediów i tak dalej, kiedy ten kontakt jest zbliżony, ale przede wszystkim jest biskupem Rzymu, który oczywiście ma wszystkie charyzmaty, które Piotr dostał, ale jednocześnie no, istnieje cały Kościół, on jest w tym Kościele, a nie ponad nim, to prawda. Ale ja myślę, że przede wszystkim po papieżu zostaje jego głos, dlatego że no, w Kościele jest tak, że jeżeli Piotr mówi, to wszystko to, co się wpisuje w tą posługę i w tradycję, to trwa, to wzbogaca to przesłanie, ale to trwa. I to jest pierwsza rzecz. No, ale oczywiście są też osobiste akty, które pozostaną. Bardzo ciekawa obserwacja, często Ojciec Święty jest, nie o tym mówiliśmy, krytykowany bardzo przez część tradycjonalistów, że no nie dość wyraźnie formułował krytykę tego kryzysu, który dzisiaj jest w Kościele, ale ja tutaj mam z jednej strony no i świadectwo własne i bardzo ciekawe, które kiedyś spotkałem pewnego świeckiego, odgrywającego wybitną rolę we współpracy z Bractwem Świętego Piusa X, który mówił o tym, jak bardzo akty papieskie dotyczące liturgii tradycyjnej przebudziły wiernych. No, można powiedzieć, że przebudziły zmysł wiary i pozbawiły ludzi różnego rodzaju skrupulantyzmu jakiegoś, który był wpajany naszemu pokoleniu właściwie niemal od dzieciństwa, że my jako ludzie, jako wierzący katolicy, że mamy sami siebie zreformować. No, papież tutaj odgrywał rolę, czy kardynał Ratzinger, czy profesor, no, odgrywał rolę wyzwolicielską i to mam bardzo ciekawe świadectwo ze środowiska, które było wobec niego krytyczne. No i druga rzecz, moje własne doświadczenie i wielu ludzi. Myślę, że trwałą rzeczą, która dzisiaj działa, jeżeli chodzi o pontyfikat Benedykta XVI, czy raczej jego, znaczy nawet nie pontyfikat, tylko rolę osobistą Józefa Ratzingera jako uczonego, jako prefekta kongregacji nauki wiary, jako papieża, to jest stwierdzenie prostego faktu, że żyjemy w czasach kryzysu w Kościele, że istnieje zagrożenie jedności Kościoła, jedności diachronicznej, jedności z minionymi pokoleniami, że przeżywamy mutację, która grozi nam po prostu zerwaniem z tym, czym jesteśmy. Stąd bardzo wielu ludzi to w środku przeżywa. Ja uważam, że wszyscy, kiedyś rozmawiałem z klerykami w jednym seminarium, zaszokowało mnie to. Dla mnie to było oczywiste, bo człowiek się czuje młodo, więc na nich patrzę tak jak na siebie. Że z tych młodych ludzi bodaj nikt nie czytał raportu o stanie wiary, która była książką bardzo ważną dla naszego pokolenia. I ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie czytali raportu o stanie wiary, żeby naprawdę do tej książki wrócić. Ona jest niesamowita. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest zbiór prawd prostych. Ale z drugiej strony cała diagnoza i takie wyliczenie wszystkich elementów, gdzie naprawdę wszystkich zagrożeń dla wiary, gdzie musimy na nowo reafirmować treść katolicyzmu, to, że wyznajemy prawdziwą religię i że już tutaj nie, pozostawmy to osobną dyskusję, czy ekumenizm jako idea, czy praktyki ekumeniczne i tak dalej, prowadzi do tego, że bardzo wielu wiernych traci to poczucie tego, że wyznajemy prawdziwą religię, która jest ontologicznie inna od innych religii. To nie chodzi o to, żeby inne dyskwalifikować, tylko która jest czymś zupełnie innym. To jest właśnie to, o czym Paweł mówił, kwestia liturgii. Tego, że jest dekompozycja liturgii i tak dalej, że jest zanik. I znowu nie chodzi o to, czy to będzie ryt bizantyjski, czy tradycyjny rzymski, czy inny. Żyjemy, żyjemy w czasach zaniku poczucia świętości liturgii. Jeżeli ja słyszę
że bardzo konserwatywny kapłan mówi, a mi to nie robi różnicy, jakby przyszło z Rzymu zarządzanie, ja będę chętniej starą mszę odprawiał i tak dalej. No, ktoś się może tymi słowy zachwycać. Dla mnie są trochę mrożące. Pozytywistyczne. Tak. Pozytywistyczne. No, Ewangelia to najmuje prosi, no, że jednak człowiek, który służy jakiejś sprawie, nie może być najemnikiem, który w zależności od tego, co wyjmuje kontrakt, trzeba w jedną czy w drugą stronę i tak dalej, tylko musi sercem być przy tym, czemu służy i temu, jak ma służyć i tak dalej. To jest bardzo ważna kwestia etyki seksualnej w świetle późniejszych, szczególnie skandali w Kościele i zwrócenie uwagi na to, że na radykalny personalizm, który zrujnował etykę seksualną, bo skoro człowiek się nie samorealizuje, no to powinien czegoś innego poszukać, może jakoś się spełnić, a poza tym, jeżeli coś pomaga jego samorealizacji i tak dalej, no to może prowadzić potem do rozdwojenia osobowości między, że tak powiem, funkcją wypełnianą, a osobowością przeżywaną i tak dalej. I te wszystkie elementy, które kolegializm, który papież pokazuje, który może prowadzić i który z jednej strony doktrynalnie osłabia poczucie odpowiedzialności biskupów za ich diecezję, za lud, który jest im powierzony, ten konkretny lud. Ale z drugiej strony no, wytwarza też taki psychologiczny efekt zawieszania odpowiedzialności. A, jeszcze nie rozmawialiśmy o tym na konferencji i tak dalej, prawda? I książka zupełnie kapitalna. Mówię, stwierdzenie faktu kryzysu w Kościele, który nie jest to, że daje powody do tego, żeby coś krytykować i tak dalej, ale który jest wielkim moralnym wyzwaniem, dlatego że w tych warunkach my musimy ocalić wiarę dla siebie, dla naszych dzieci i dla braci w ogóle. No i wreszcie ostatnia rzecz, to też Paweł mówiłeś o tym, sprawa tej odnowy liturgicznej w Kościele, odnowy tradycyjnej, no, która po prostu żyje. No, to jest proces, który on nie został zapoczątkowany przez kardynała Ratzingera, nie ruszył po Summorum Pontificum Benedykta XVI, ale niewątpliwie, tak jak mówiłem na początku, powołując się na to świadectwo, to jego momentem ogromnie przełomowym było Summorum Pontificum i to działa. Ale ja powiem, że wydaje mi się, że z tych rzeczy szczególnie ważny jest ten drugi element, to znaczy konstatacja i pokazanie ogólnych ram kryzysu w Kościele. Oczywiście tu jest wielki spór o jego źródła. Czy to jest kryzys indywidualnej wiary, że jesteśmy ludźmi mniej gorącymi religijnie? Czy to jest kryzys związany z nałożeniem się modernistycznych, liberalnych przekonań na nauczanie Soboru i zdeformowaniem tego nauczania? Czy to jest kryzys wynikający z tego, że opinie modernistyczne, po prostu odchodzące od wiary, działały już w czasie Soboru i wpłynęły na pewne jego idee i tak dalej. I to działa, to pracuje. Niezależnie od tego, samo stwierdzenie faktu, że mamy ten kryzys, który jest nie tylko wyzwaniem, że oczekujemy, o przyjdzie papież kiedyś, który nas wyzwoli i tak dalej, z mesjanizmem takim, ale który jest wyzwaniem dla każdego człowieka. Opisuje sytuację naszej kondycji życiowej, w naszych rodzinach, w naszych instytucjach, w służbie publicznej i tak dalej. To jest coś, co w moim przekonaniu jest takie bardzo, 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 bardzo trwałe, co trwa i będzie oparciem dla ludzi dalej. A Marku mówi, że seminarzyści tak nie czytali raportu o stanie wiary. Nie, jest zarzut, ale nie, oczywiście, bo właśnie chciałem powiedzieć coś takiego, że jednocześnie jest wrażenie, że ten pontyfikat ma takie swoje długie trwanie. Wręcz... No, wiesz, ja na to patrzę biograficznie, bo gdybym porównywał to, w jaki sposób mojemu życiu towarzyszył Jan Paweł II i Benedykt XVI, to jest właśnie tylko ta różnica, że święty Jan Paweł II to jest całe moje życie od wczesnej młodości i tak dalej, a Benedykt XVI, z którym no mówię w planie jego lektury, wpływu jego idei, bo Ojca Świętego potem spotkałem, ale to jest od 1985 roku, czyli jest różnica tak, że papież, że z Janem Pawłem II przy nim byliśmy od czasów szkolnych, od czasów młodości, wchodzenia w dojrzałość, a z Benedyktem XVI no, powiedziałbym od tej pierwszej dojrzałości, kiedy człowiek już ma w miarę takie, kiedy człowiek już tak bardziej
definitywnie ma ukształtowane emocje i zaczyna bardziej definitywnie określać swoje poglądy, ale to jest całe życie. To jest dla mnie większa część życia i ogromna większość tego świadomego życia. Bo ja się zastanawiam nad tym, czy, może ciebie, Pawle, też zapytam, o to, czy nie jest trochę tak, że mimo, że Benedykt XVI był tym papieżem nieco wycofanym, to czy nie udało mu się jednak uruchomić pewnych takich procesów w Kościele, które sprawiają, że on cały czas jest autorytetem, tak? W dosyć szerokich jednak kręgach Kościoła. Mam wrażenie, że autorytet Jana Pawła II jednak znacznie bardziej przegasł niż autorytet Benedykta XVI. Może to jest tylko rodzaj złudzenia czy wrażenia, ale jednak to długie trwanie, takie w tym sensie, że ciągle wielu ludzi w Kościele się do Benedykta odwoływało, mimo że już był emerytem i nawet ten jego autorytet jakoś taki teologiczny no był wyższy niż papieża Franciszka. Może tak to bym ujął. Ja mam podobne doświadczenie do Marka, jeśli chodzi o to takie nakładanie się właściwie tych tonów janopawłowych i ratzingerowskich. To jest oczywistością, że gdzieś tam przynajmniej od połowy lat 80., trochę później, wiele istotnych momentów doktrynalnych, takich dotyczących przedstawienia wiary, jej formułowania w pontyfikacie Jana Pawła II, miało ratzingerowską inspirację. W jakimś sensie było zaprogramowane niejako przez tego człowieka, któremu Jan Paweł II tę misję skądinąd najbliższego współpracownika powierzył. Mam wrażenie, że oni w swoich przesłaniach wzajemnie się jakoś synergizowali. To znaczy, że to nie jest oczywiste, że we wszystkich punktach byśmy wytyczyli tę samą drogę. No jednak ta ostrożność Ratzingera w sprawie Asyżu, on był bardzo wobec papieża, jakby to być lojalny, uprzejmy, zresztą pozostał do końca życia człowiekiem ogromnej, jakby pod tym względem lojalności kościelnej. To nie chodzi o słabość charakteru, tylko o rodzaj jednak poczucia, że można rozpętać pewne żywioły, które, nad którymi potem się nie ma żadnego panowania. Ale odłożywszy to na bok, więc to były różnice, tak, między tymi dwoma papieżami, Janem Pawłem II, Benedyktem XVI, wcześniej między Janem Pawłem II a kardynałem Ratzingerem, ale ta synergia, o której mówię, to wzmacnianie się, trochę po tych dwóch torach szło. Z jednej strony na pewno Jan Paweł II w swojej mowie o cywilizacji życia w jakimś sensie potrafił znajdować akcenty mocniejsze i nadawać w dobrym tego słowa znaczeniu pewną społeczną, czy wręcz w cudzysłowie polityczną, tak, moc temu, co było jego nauką moralną. Tej strony politycznej jego nauczania, to wiemy, nie chciano słyszeć, ją odcinano, ale u Jana Pawła II to było przemyślane i powiedziane w znacznym stopniu do końca. Tak? W Evangelium Vitae, w encyklice to jest bardzo solidnie przemyślane. Nawet jeśli później wyjmowano poszczególne klocki z tego i używano w inny sposób, to samo orędzie Jana Pawła II to jest bardzo solidne. I mam wrażenie, że Benedykt XVI z tego potrafił korzystać w swoim pontyfikacie. Że to, jeśli mówił o prawach rodziny, jeśli mówił o etyce seksualnej, to w jakimś sensie siłę, nie intelektualną, ale taką egzystencjalną siłę tego swojego przesłania brał ciągle z pontyfikatu Jana Pawła II. Natomiast tym jego własnym wkładem, niewątpliwie myślę, że Jan Paweł II z niego znacznie korzystał, to jest ten wątek religio vera, religii prawdziwej. Tu Ratzinger, to wiemy dobrze, bo to jest jego własne wyznanie, to było pewne odkrycie jego własnego życia. On odkrycie funkcji prawdy w ogóle, prawdziwości religii, ale prawdy. Dokładnie. Tego, bo on jednak był wychowany w tym paradygmacie pragmatyzmu duszpasterskiego, dotrzeć do ludzi. To jest pytanie, z czym dotrzeć do ludzi. I w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że jako teolog pracuje w tym paradygmacie, który właściwie chodzi głównie o nawiązanie kontaktu z językiem naszych czasów, wejście w te struktury myślenia. Na szczęście w pewnym momencie sam, jak mówi, zdał sobie sprawę, że jakby przestawało go interesować kwestia prawdy. Tak? I od tego momentu, jak sądzę, był na to bardzo wrażliwy.
Stąd jest opracowywane przez niego zagadnienie relatywizmu jako centralnego zagrożenia dla wiary dzisiaj. Przecież te wszystkie konferencje z końca lat 80., on jeździł po świecie, te konferencje episkopatów w różnych miejscach, miały ten sam wątek, że chrześcijaństwo nie jest po prostu kolorem religii świata, tylko jest religią, która postawiła tak zwane roszczenie prawdziwości. Dlatego była prześladowana. A mogła się wkomponować od początku w bogaty świat helenistyczny, ale nie chciała, bo wszyscy, którzy wyznawali chrześcijaństwo naprawdę, wyznawali wiarę Chrystusa naprawdę, nie mogli wejść po prostu do Panteonu, nie mogli się zgodzić, że są po prostu jednym ze sposobów, że chrześcijaństwo jest jednym ze sposobów opowiadania o Bogu. Nie, chrześcijaństwo, jeśli użyjemy tego samego słowa, jest opowieścią Boga o nim samym. To jest ta różnica. Jan Paweł II lubił z tego zwrotu korzystać i myślę, że może obaj korzystali z tego z upodobaniem. Mianowicie, że różne religie są sposobem poszukiwania ludzkiego Boga, ale jedynie chrześcijaństwo jest darem Boga udzielonym człowiekowi. Coś, co było odpowiedzią Jana Pawła II i Ratzingera w owym czasie na teologię pluralizmu religijnego. No dzisiaj żyjemy w absolutnym zamieszaniu, w tej niestety inspirowanym wprost przez gesty i podpisy papieża Franciszka, ale na szczęście właśnie mamy ten wykład bardzo wyraźnie powiedziany również u Benedykta XVI, również w deklaracji Dominus Jezus z czasów jeszcze janopawłowych. Także na pewno zgadzam się z Markiem, że ten element samego serca, tak? Ta prawdziwość wiary jest tutaj podstawowa. Czyli że... Ja w ogóle uważam, że można powiedzieć, że wybór Benedykta XVI był ukoronowaniem pontyfikatu Jana Pawła II, bo rzeczywiście ta przystawalność obu tych pontyfikatów i obu tych ludzi no jest bardzo, bardzo widoczna. Natomiast absolutnie to nie powinno prowadzić do degradacji tej roli, którą w chrześcijaństwie odegrał Jan Paweł II, bo muszę powiedzieć, że dzisiaj mnie oczywiście martwi ta dewojtylizacja, którą widzimy w Rzymie, martwi mnie ta dewojtylizacja liberalna. Absolutnie można jej lekceważyć, to pobudzanie, rozbudzanie w Polsce jakiejś pogardy, czy czasami już wrogości wobec Jana Pawła II i tak dalej. To jest bardzo poważne zjawisko dla naszej przyszłości narodowej, a w Rzymie, jeżeli to płynie z Rzymu na innej płaszczyźnie, to jest dla misji cywilizacyjnej Kościoła, dla tej misji w sferze cywilizacji, życia, praw, rodziny i tak dalej. Natomiast mnie szczególnie dzisiaj martwi ta dewojtylizacja konserwatywna. Jako zjawisko takie niestety kolejnego przypadku, kiedy w Polsce akurat, chociaż to pewnie ma skalę szerszą, ale mnie to martwi w Polsce, że w Polsce wszystko trzeba zaczynać od nowa. Ciągle, w każdym pokoleniu. Dlatego, że jednak, ja myślę, jak spojrzymy na to, tą poruszeniową funkcję obu tych pontyfikatów. Mówiliśmy o tym, że Benedykt XVI poruszył tą reakcję na kryzys Kościoła. I to jest bardzo ważne i w moim przekonaniu to będzie trwać. I mówię jeszcze raz, zachęcam wszystkich, żeby czytać raport o stanie wiary. Nie po to, żeby traktować tę książkę jako ostatnie słowo, bo w wielu sprawach potem kardynał i papież swoje poglądy rozwinął. Jego krytycyzm nawet wobec sytuacji w Kościoła potem poszedł dalej. Ale to było uruchomienie jednej reakcji. Natomiast ta reakcja, jaką Jan Paweł II, absolutnie tutaj z Pawłem w pełni się zgadzam z tym, że Evangelium Vitae to nie jest tylko encyklika bioetyczna, tak jak Humanae Vitae, ale to jest wielka encyklika polityczna, to jest wielki traktat teologii politycznej i tak dalej. Ale rola Jana Pawła II polegała nie tylko na nauczaniu, co było bardzo ważne, ale na zaangażowaniu, na pewnej uporczywości, dlatego że nigdy nie udałoby się uruchomić tych sił społecznych w obronie cywilizacji życia, praw rodziny, gdyby nie, tak jak Herbert mówi, że mężczyzna musi mieć swoje tematy, swoje obsesje, gdyby papież do tego tak uparcie nie wracał w każdej pielgrzymce, w każdym kazaniu, męcząc te media, prowokując, ale w ten sposób uruchamiając, że i oni musieli na to reagować i to mówić. W moim przekonaniu, gdyby nie było papieża z tym poziomem zaangażowania, z taką zdolnością przywództwa przy wszystkich kwalifikacjach intelektualnych,
to nie byłoby tych zmian i osiągnięć w Polsce, czy szerzej poprzez Polskę w Europie Środkowej, bo to potem promieniowało i chrześcijaństwo, w tym znaczeniu przez duże C, chrystianie, ta cywilizacja chrześcijańska byłaby w zupełnie innym punkcie. I dlatego moim zdaniem, naprawdę, kiedy się myśli historycznie o roli tych dwóch ludzi, którzy należeli do pokolenia soborowego, czy raczej do pokolenia wojennego, które potem było aktywne na soborze. No, biskup Karol Wojtyła jako biskup, już profesor Ratzinger jako młody profesor, ale ich role do pewnego stopnia były porównywalne i wtedy się poznali, że prawdopodobnie, no Bóg jeden wie, ale tylko ludzie z tego kręgu mogli potem poprowadzić Kościół. I jak myślimy o tym, co mogło się dziać, a widzimy dzisiaj, co się mogło dziać, bo widzimy, co się dzieje i tak dalej. Jak widzimy, w jaką stronę, to rola tych ludzi była niezastąpiona. I znowu nie chodzi o to, żeby u książąt szukać przesadnej nadziei, bo każdy... Bóg wybiera na następcę Piotra zawsze konkretnych, żywych ludzi. Z ograniczeniami, ale z siłą ich kultury, z siłą i z ograniczeniami ich doświadczeń i tak dalej. Ale ci ludzie obaj uruchomili bardzo ważną reakcję, która no, w przyszłości nikt nie zna, ale ciągle jest dla nas oparcie. My w Polsce bylibyśmy w zupełnie innym punkcie, gdyby nie pontyfikat Jana Pawła II i w ogóle no to, że papież niepodległości, papież, który w 91 roku, no, pokazał dekalog jako kartę podstawową narodów chrześcijańskich, pokazał w jaki sposób to kształtować i tak dalej. Wskazał drogę do zbudowania instytucji, których my dzisiaj bronimy i robimy dramat, jak one upadają i słusznie i tak dalej, czy jak są zagrożone. Że po tym wszystkim naprawdę można usłyszeć od młodej inteligencji, i to gdzieś tam konserwatywnej, że papież jest memem, że to nic nie mówi, że pokolenia na Pawła II i tak dalej. No pytanie, z jakiego punktu my będziemy startować i dokąd dojdziemy, jeżeli nie mamy żadnego punktu wyjścia. I to jest naprawdę problem dramatyczny, tym bardziej, że w Polsce, bo to uderza bezpośrednio, no, z mojego punktu widzenia to uderza bezpośrednio w czwarte przykazanie, czyli w doświadczenie osobiste, które dla każdego człowieka powinno być jakimś punktem wyjścia, do tego, żeby dać swój wkład w życie świata w oparciu o to, co dostaliśmy, to przekazać innym. A tu się nagle okazuje, że to... Także w moim przekonaniu absolutnie pamiętając o wielkości Benedykta XVI i o tym, co wszystko musimy kontynuować z jego dorobku, to są rzeczy bardzo komplementarne z jego poprzednikiem. Także mówię, ja powtórzę, że dla mnie jego w ogóle wybór był ukoronowaniem pontyfikatu Jana Pawła II, takim pokazaniem rzeczywistych intencji papieża, czy może nawet nie intencji, ale jego zaangażowania, bo papież miał pasję niestety, no tutaj te wszystkie asyzerze i tak dalej, to się nie stało samo i tak dalej, ale to... No to bardzo ciekawe, że tak nam się połączyły te dwa pontyfikaty, ale chciałbym do Pawła się zwrócić z taką kwestią może pewnej kontrowersji, która jednak się pojawia teraz, kiedy Benedykt XVI już zmarł, to znaczy słyszymy taką tezę, że no jego wizja Kościoła poniosła porażkę, tak, jego myślenie. Eklezjologia, tak się mówi, że jego ten pomysł na pojednania, ten jego pomysł na pojednanie Kościoła przeszłości z Kościołem, który mamy dzisiaj, no nastąpił pewien rozłam w czasach soborowych, prawda, który no, jest źródłem nieustannego chaosu. Papież Benedykt miał na to pewne rozwiązanie, ale ci teologowie mówią, niektórzy, to się nie udało i dlatego papież ustąpił. Zawsze mnie interesuje to, skąd się biorą te wywody, czy one są raczej sposobem wyrażenia swoich własnych pragnień, czy jakimkolwiek komentarzem do faktów. Bo w tych głosach, tych, jakby to powiedzieć, tych ludzi, których ja sobie nazywam grupą gorliwych grabarzy pontyfikatu Benedykta XVI, w tych głosach brakuje mi faktów. Oni bardzo szybko uciekają w sferę symboli, które sami chcą komentować i objaśniać. No ale może trzymajmy się tego, co jest rzeczywistością. Papież Benedykt XVI podjął decyzję, która była dyskutowana, która jest kontrowersyjna, która przez historyków będzie na pewno na różne sposoby oceniana, mówię o abdykacji, o jego zrzeczeniu się władzy,
Ja akurat komentowałem to mimo wszystko pełen różnych nadziei, choć w lęku, ale nadziei. Być może ten bilans będzie trudniejszy, ale powiedzmy sobie tak, no papież nie zostawiał nas wtedy w kościele z taką niejasnością, że właśnie, jakby powiedzieć, nie zostawiał nas z takim swoim podsumowaniem, że oto on opuszcza ręce, po prostu nie zdołał nic zrobić, przeprasza bardzo, ktoś inny musi sprawami się zająć. Papież zarówno w samym akcie abdykacji, w jego objaśnieniach, potem także w trakcie spotkań tych ostatnich, już gdzie widzieliśmy, że odchodzi, spotkanie słynne z duchowieństwem rzymskim, gdzie podsumowywał całą erę w teologii, problem soboru i tak dalej. Papież wyglądał na człowieka, który ani przez moment nie rezygnował z diagnozy, którą postawił, ta, która była rozwijana począwszy przynajmniej od książki, którą Marek wspominał, od raportu o stanie wiary. Aktualność tego była, nigdy przez papieża nie była dezawuowana, ale nie chodziło tylko o aktualność diagnosty stojącego z boku, tylko o aktualność pastoralną również. Kogoś, kto uczestniczył w rządach nad Kościołem, zdał sobie w pewnym momencie sprawę, że jego własne siły, które nie oznacza tylko siły starca tutaj, ale siły człowieka, którego nie wspiera instytucja do końca, nie wspierają ci, którzy są powołani do tego, żeby być sprzymierzeńcami papieża. Kto jest sprzymierzeńcem papieża? Kolegium kardynalskie. Kto jest sprzymierzeńcem papieża? Urzędy Kurii Rzymskiej. Episkopat Światowy. W niewielkim stopniu. Część osób była zaskoczona, w jakimś sensie przespała działalność ratzingerowską wcześniej. Zdarza powiedzieć, że wielu biskupów, tak sądzę, było zaskoczonych wyborem, bo wcześniej traktowało Ratzingera jako dziwny przypadek w pontyfikacie Jana Pawła II. Taki ktoś, kim się specjalnie nie trzeba interesować, bo mówi trudne rzeczy. I nagle zostaje ten ktoś papieżem, prawda? Trzeba go znosić. No to zaczyna się wokół tego raczej świat anegdot o papieżu Benedykcie niż świat solidarności z Benedyktem XVI. Papież czuł ten rodzaj osamotnienia. Więc jeśli miałbym mówić o jakichś motywach, tak, tego ustąpienia, to znamy je i zarówno od samego papieża, znamy je od jego brata, z różnych uchylanych, tak, rąbków prywatności. Wiemy, że po prostu misja, którą podjął odważnie bardzo, mając świadomość, że to jest misja wejścia między wilki. Pamiętamy to jego dramatyczny ten apel, żeby być przy nim, modlić się, bo żeby nie był pasterzem, który... w pierwszych słowach. Tak. Równocześnie ktoś, kto nie chciał rządzić, to mówiliśmy o tym w ten sposób, że przychodził, żeby narzucić swoją teologię, prawda? On miał inne wyobrażenie o byciu papieżem. On pod tym względem także bardzo otwarta wobec tych, których miał w krytyce. To jest, jeszcze pamiętajmy, to był papież, który nie chciał niszczyć przeciwników. On chciał być z ludźmi w kościele w tej samej wiary. Tak? To jest poważne zadanie. I nie ma żadnych śladów tego, żeby nam powiedział: skończyła się moja teologia, nie wiem co robić, modne dzisiaj określenie, weszliśmy w ciemną noc kościoła, nie wiemy co się dzieje, ktoś inny musi zapalić jakąś inną latarnię. Tego nie ma, to są mity, wyobrażenia, to jest ideologia, którą w tej chwili próbuje się narzucić, żeby szybko pogrzebać tego papieża i nie mieć już z nim trudności. Ten papież miał nie tylko wnikliwe analizy dotyczące wzniosłych aspektów chrystologii, albo nie tylko miał swoje wielkie chwile, gdy pisał Wprowadzenie do chrześcijaństwa jako profesor około 68 roku, ale był wnikliwym diagnostą wtedy, gdy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, mówił o relatywizmie i zagrożeniach dla wiary, i był wielkim papieżem także wtedy, gdy mówił nam właśnie o istotnym darze, który jest przechowywany i dawany w Kościele. Darze wiary. Darze wiary, który daje dostęp do prawdy Bożej, do tego, kim jest Bóg. Chciałbym was zapytać, tak trochę podsumowująco, jak widzicie taką przyszłość tego dziedzictwa pontyfikatu Benedykta? Co będzie miało takie dalsze trwanie i co
no będzie takim elementem w dalszym ciągu żywotnym. Wiem, że to trochę wróżenie, ale też no może mamy jakby 10, mamy już 10 lat, ale mamy już 10 lat, tak, odkąd się zakończył ten pontyfikat. Pewne drogi trwają, tak? Pewne rzeczy się dzieją, więc trochę z takiej perspektywy. Może Marku? No, wróżbiarstwo jest zakazane. To... Ale nie mamy tu żadnych narzędzi wróżbiarskich. Ja przestrzegam przed wróżbiarstwem. Nawet będę przestrzegał w najbliższym numerze do rzeczy, no, że skoro Zbawiciel nam powiedział, że są rzeczy, o których nie wiedzą ani aniołowie Boży, ani nawet Syn, tylko Ojciec, no to znaczy szczególnie dat przebiegu historii nie należy wróżyć, tak. A już zupełnym heglowskim absurdem jest opieranie swojego życia czy swoich obowiązków na jakichś wywróżonych. Ja bym powiedział tak, że dla mnie Benedykt XVI był w ogromnym stopniu prorokiem niezrozumianym, co się mieści w misji prorockiej i tak dalej. Jego ostatnie nauki, ale one się wpisują w gruncie rzeczy w to, co on mówił przez kilkadziesiąt lat. O tym, że musimy być gotowi do tego, że katolicyzm będzie kontrkulturą. Że będziemy kreatywną mniejszością. W pewnym sensie mam takie wrażenie, że my wchodzimy w czasy, tylko wchodzimy z drugiej strony i to jest niebezpieczeństwo, podobne do III wieku po Chrystusie. Kiedy z jednej strony chrześcijaństwo jest już fenomenem licznym, ale jednocześnie jest bardzo zwalczane, jest znane, trzeba wobec niego zająć stanowisko, ale funkcjonuje w ramach tak zwanego pluralizmu, jest jedną z propozycji, no i tak to wygląda i w tym świecie mamy żyć. No to Benedykt XVI mówił, musimy być kreatywną mniejszością. Coś takiego jak katolicy, no wiemy to z doświadczeń historii, rolę jaką katolicyzm 100 lat temu spełniał we Francji czy w Anglii z różnych powodów, bo tu była rewolucja, tam był protestantyzm, też była rewolucja, tylko dużo wcześniejsza i tak dalej. Ale jednocześnie elity katolickie, no, trwał proces nawracań indywidualnych i tak dalej. I w moim przekonaniu papież pokazywał, że my możemy mieć ogromny wpływ, że to nie jest życie w tak zwanym getcie, jak to niektórzy mówią, że możemy mieć ogromny wpływ pod warunkiem, że będziemy wyraźnie przekazywać prawdę, którą poznaliśmy, wyraźnie się nią dzielić, że będziemy mieli odwagę być inni, będziemy mieli odwagę odpowiadać na wyzwania albo będziemy mieli odwagę znosić prześladowania. I teraz to wszystko zależy od tego, czy to orędzie zostanie podjęte. Moim zdaniem jest kapitalne, jest ogromną szansą, tylko wymaga każdy z nas się tego uczy, każdy z nas to codziennie powtarza, wymaga tego fiat, wymaga zgody wolnego człowieka. I dam tutaj taki przykład. No, Ojciec Święty, jeden z jego wielkich gestów, bo Benedykt XVI miał wiele wielkich gestów, które jednak były nierozumiane i nie budziły zachwytu, bo nie wpisywały się w kulturę liberalną, nie poddawały się interpretacji liberalnej, tylko odwrotnie, więc były traktowane jako gafy. No i takim wielkim gestem Ojca Świętego było to, że on powiedział, że prosi, żeby w czasie mszy papieskich na placu Świętego Piotra, więc w pewnym sensie w jego katedrze, no papież ma dwie katedry, ale w jednej z tych jego dwóch katedr, żeby komunię świętą przyjmowano do ust naklęcząco, żeby po prostu wiernie okazywali tradycyjną formę wiary i czci dla Eucharystii wtedy, kiedy przyjmują komunię świętą i tak dalej. No takie proste pytanie, no w ilu katedrach na świecie, w jego ojczyźnie, w naszej ojczyźnie, po tym nastąpił taki komunikat, a ja też proszę jak papież, żeby w mojej katedrze przyjmowano komunię na kolanach i do ust. To w moim przekonaniu pokazuje tą samotność papieża. To Paweł bardzo trafną rzecz, Paweł, zauważyłeś, że te siły, o których papież mówił, to jest również tego znaczenie, to jest również to, co się nazywa siłami społecznymi. To jest zdolność uruchomienia albo znalezienia tych sił społecznych. No niestety mówię ten prosty, ale tak elementarny gest dotyczący rzeczy najważniejszej w dojrzałym życiu katolickim, najważniejszym po chrzcie. I papież mówi, widzi to lekceważenie Eucharystii. Widzi, że naprawdę te proste gesty to nie jest wyraz, jak to się teraz mówi, subiektywnego szacunku, który można okazać inaczej. Że to są właśnie gesty wiary, które Kościół, tradycja Kościoła, obojętnie czy będziemy wspierać ile to wieków, ale wiele wieków. I w pewnym momencie Kościół stwierdził, tak, każdy wierny może wyznawać wiarę w Eucharystię i komunikować na zewnątrz wiarę w Eucharystię. Tak jak potem no, to samo przez procesję Bożego Ciała i tak dalej. I Ojciec Święty no, wykonuje taki gest, nie narzuca się właśnie, w swoim stylu proponuje, pokazuje, mówi w mojej katedrze, proszę, żeby wierni przyjmowali na kolanach i do ust komunię świętą. I w ilu katedrach
na świecie usłyszeliśmy to samo od ich gospodarzy. Ja też, tak jak Benedykt XVI, wysłuchajmy Ojca Świętego. Ja też proszę, żeby w mojej katedrze Chrystusa przyjmowano na kolanach i do ust. Ale to akurat nie jest to, co może się udało zaszczepić. No nie, ale Tomek, ja mówię o tym, że to pytanie, które pytasz, bo on jest bardzo ważny, on jest super ważny. Co się będzie działo z tym dziedzictwem? Ja mówię, że to jest dokładnie, odpowiedź jest ratzingerowska. Będzie się działo to, na ile to zostanie podjęte najpierw, nie przez struktury i tak dalej, nie na ile to zostanie podjęte jako trend kultury, który czeka na mesjańskie rozwiązanie, że ktoś przyjdzie, podejmie tą ideę i nas poprowadzi. Nie, na ile zostanie podjęte w samotności, odpowiedzialności indywidualnych ludzkich sumień, na ile się zda, ja uczestniczyłem w takim procesie, nawet Jan Paweł II potem powiedział, że cały ruch walki o wolność w czasach poprzedzających koniec zimnej wojny, upadek komunizmu, to było dzieło Boże i tak dalej. To Ojciec Święty to w jakiś sposób, ale to właśnie geniusz tego, niezależnie od tego, czy to było realizowane przez wierzących czy niewierzących, polegał na tym, na tej wierze Sołżenicynowskiej, że rewolucje moralne jednostek, że one otwierają drogę. I ja mówię, to są idee, które się pojawiały u Jana Pawła II, to każdy ma swoje Westerplatte, u Herberta. I to przekonanie, ten dorobek przetrwa na tyle, na ile poszczególni ludzie go podejmą. I on potem może promieniować na struktury, potem może mieć wpływ instytucjonalny i tak dalej. Ale jeżeli znajdą się ludzie, którzy nie oglądając się na innych, powiedzą, a w mojej katedrze właśnie tak, w mojej katedrze tak jak papież prosił, u nas też, a że w innych nie? Nie, nie. Zgodnie z nauką Kościoła mam anarchiczną odpowiedzialność za mój lud, za mój ten. A już zupełnie jestem gospodarzem w mojej katedrze. Jeżeli w mojej katedrze będzie tak, jak papież prosił, nie oglądając się na innych i tak dalej, ale przede wszystkim nie dlatego, że tylko papież prosił, tylko dlatego, że papież tutaj broni czcigodnej tradycji, która jest fundamentem Kościoła, która zawsze jest fundamentem Kościoła, no to dziedzictwo będziemy w kapitalny sposób z niego korzystać. Ale jeżeli Benedykt XVI po śmierci będzie tak samo osamotniony jak za życia, no to my je będziemy kontynuować. No ci, którzy z niego, którzy zawdzięczają mu to, co mogli w życiu, wyborów, których mogli dokonać, zaangażowania, które mogli podjąć, prawdy, które mogli rozpoznać, to my je będziemy kontynuować po prostu. Pawle, powróżysz? Nie, to ja też się przyłączam do tego szacunku wobec zakazu wróżbiarstwa. Natomiast myślę sobie, że oczywiście no jest wyjątkowo dużo jednak w Kościele, w różnych jego sektorach ludzi, którym pontyfikat Benedykta XVI, mówiąc wzniośle, odsłonił pewną prawdę, zarówno tę trudną o kryzysie, jak i po prostu tę o drodze zbawienia. Więc mimo niesprzyjających okoliczności, albo może czasami w tych niesprzyjających okolicznościach, ci ludzie, konfrontując diagnozę Benedykta z tym, co widzą dookoła, w jakimś sensie zaczynają rozumieć, że to nie są książkowe debaty, tylko że to jest jakiś opis rzeczywistości, opis sytuacji, w której żyjemy. Ja sobie tak myślę, że różne zamorskie obszary Kościoła, znaczy nie myślę w tym momencie o Azji, ale raczej na przykład o tym fenomenie Kościoła amerykańskiego, to jeśli już bym myślał o jakimś biskupie, który by sobie pozwolił na to, o czym ty, Marku, mówiłeś, to jestem przekonany, że bywają w Stanach Zjednoczonych takie miejsca, gdzie biskup właśnie w taki sposób więcej jeszcze działa i czyni. To widzieliśmy w reakcji na różne działania, które w jakimś sensie antybenedyktowe czy antyratzingerowskie, które się w Kościele pojawiły w ostatnim czasie, że w Kościele amerykańskim jest największy opór, jakby taki, nie na zasadzie biernego oporu takiego, tak, że no, tak, nie podejmuje, tak, tylko takiego przyjmowania z gardą, że my jednak tego nie decydujemy się podjąć. Mam wrażenie, że z tego wszystkiego, o czym mówiliśmy tutaj także o tych diagnozach Ratzingera, no wynika też i niestety to, że pamięć tego pontyfikatu, żywa pamięć tego pontyfikatu, jego owocowanie musi się zmierzyć na polu bitwy. Tak, niestety to pole bitwy jest także w Kościele
przebiega, to jest straszna rzecz, bo wewnątrz wspólnoty musi się zmierzyć z tą no, zarazą, którą Benedykt XVI i kardynał Ratzinger wcześniej nazywał chrześcijaństwem zaadaptowanym. Prawda? No, w soli ziemi kardynał Ratzinger mówi o tym jako o realnym zagrożeniu, a nie jakimś tam peryferyjnym problemie, że naprawdę wielu wierzących zostanie włączonych w machinę takiego chrześcijaństwa zaadoptowanego, które dąży do tego, żeby znaleźć się dobrze w świecie, przy czym to nie jest taki uświadomiony konformizm, chęć po prostu zgodzenia się i tak dalej. Nie, to jest taki wzniosły konformizm, przekonanie, że to właśnie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Gubienie swoich wszystkich elementów sakralnych, sakramentalnych, to jest wszystko, coś musi się wydarzyć. A prawda chrześcijaństwa polega na tym, że coraz bardziej będziemy mówili to, co świat, czego świat najbardziej pragnie. I niestety siła tego zjawiska polega na, nie tylko na tym, że ono odczuwa satysfakcję z bycia blisko świata i odczuwania siły świata, bóstw tego świata, Cezarów tego świata i tak dalej, ale także siła polega na tym, że się pozbywają trudnych braci i sióstr. Kardynał Ratzinger mówił o tym, że wtedy celem takiego chrześcijaństwa zaadaptowanego w świecie jest namierzanie i pozbywanie się tych, których się nazywa nadmiernie fundamentalistycznymi, tymi, którzy przeszkadzają. Unia ze światem na fundamencie walki z fundamentalizmem religijnym. Tak? Słyszymy to nieraz. Niestety z tym właśnie także wewnątrz wspólnoty Kościoła, nie mówię o Kościele w sensie tym najgłębszym teologicznym, ale w ludzkiej wspólnocie Kościoła, z tym to dziedzictwo Benedykta XVI musi się zmierzyć. Nie ma pogodnego do końca ratzingeryzmu, nie ma pogodnego do końca dziedzictwa Benedykta XVI, takiego, które daje się wmontować w światy piękne. To jest jednak również ten ładunek ideowy, który oświetla ponure obszary naszej rzeczywistości. Ale daje pogodę w sercu. Tak. Może też jest w tym nonkonformizmie Ratzingera pewien rodzaj żywotności, tak, która trwa w Kościele. No, musimy kończyć. Dziękuję Wam za rozmowę. Paweł Milczarek, historyk, filozof, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas. Dziękuję. Marek Jurek, historyk i publicysta. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam Państwa do subskrybowania kanału portalu Afirmacja, do klikania dzwonka powiadomień, do przeglądania innych naszych materiałów i do usłyszenia i do zobaczenia. Tomasz Rowiński.